Ja otwieram swoje poszukiwania od czegoś takiego. Ja już widzę, co to jest. Kochanie, mam piątaka! Wyspa szpic, wrażenia folia aluminiowa sparta. 10, 12, 13, 14. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was na plażę, ponieważ jedziemy po sezonie troszkę pogrzewać w piasku. Może coś się da. Trochę złota? Oby. Dużego bilonu, może jakiś skarb. Dzisiejszy film otwiera cykl poszukiwania po sezonie na plażach. Dzisiaj szukamy w Siemianach. Zaczynamy poszukiwania od boiska do gry w piłkę siatkową, a później przemieścimy się tam dalej, głębiej na plażyczkę. Ja otwieram swoje poszukiwania od czegoś takiego. Ja już widzę, co to jest. Zobacz, kochanie, pewnie mi nie uwierzysz, bo to jest naprawdę pierwszy sygnał. Pokaż. Zobacz. Ja. Zobacz. Co to? Słonik. No słonik. A słoniki dają szczęście. Patrzę, czy to zawieszka. Zawieszka, słonik. Aha. I to srebrna. Zobaczcie, pierwszy mój sygnał, no, mówię wszystkim poważnie, pierwszy sygnał i taki słonik. Także niesamowite to jest, co? Piękny. Słonik. Pytał, masz szczęście. Japa mi się cieszy niesamowicie. Jest słonik, jest szczęście. Ty masz swoje zwierzątko, ja też mam. A, ja słonika, a ty? Sznaucer. Sznaucer, pieska. Tak. No, ty widzisz. Na oko. Hania będzie się cieszyć. Hau, 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 hau. Ale strasznie dużo sygnałów tam jest. Ja dokończę boisko i przyjdę zaraz do ciebie. A ci oddaję oto tego pieska. Pyk. Pyk. Powodzenia. Powodzenia. A koło słonika leżała taka oto jeszcze część, ale trudno mi powiedzieć od czego. Przeszedłem pół boiska do gry w piłkę siatkową, ogólnie sama folia, no i też taka moneta. W głębszej warstwie ziemi pod piaskiem zalegało dwa złote perelowskie, a tak to jak na razie nic więcej. Pokażę Wam, na jakiej jesteśmy plażyczce. Ile tu jest sygnałów, przeróżnych sygnałów. Ewelinka tam walczy na tej trawie. A ja Wam pokażę, patrzcie. Sygnał za sygnałem. I tak samo tutaj jest, na tej linii brzegowej. No kupa śmieci, kupa kapselków. Ja mam kapsel. Ja też. A tam płynie sobie straż rybacka, która zajrzała do nas. Kapselek i nic więcej. Nie w sposób było nie zauważyć tego i nie zatrzymać się. Tu chyba po jakichś ekscesach parka zostawiła sandały męskie i damskie. Nieźle, co? Nie mój rozmiar. A co oni tu robili, że zostawili te sandały? Opalali się. Na pewno? To są klapki. Klapki. Opalali się. To musieli się intensywnie opalać, aż się zjarali i pogubili oto takie laczuszki. Akcja na miarę. Pali się, kochanie. Hej, jest czym? Piątaczek. Piątaczek i przy samej linii brzegowej. No bo tutaj najwięcej się znajduje. Pokaż go. A to nasz polski piątaczek. Myślałem, że 5 euro. Aha. Także gratuluję. Dzięki. Ale ogólnie i tak słabo na tej plaży. Słabo, naprawdę. Może ktoś tutaj był przed nami. Słonik, dwójeczka perelowska i piątaczek. O, to kolejny. Pełno jest tych odpuszki, wiesz? Zrywek. No, mysko. Ja kilka też znalazłem, no ale co zrobić? Jedziemy na drugą plażę. Zobaczyć, jak będzie tam. Schowasz? Jak sami widzieliście, ta plaża za wiele nam nie dała, więc postanowiliśmy, że jedziemy w całkiem inną miejscówkę, na inną plażę. A przyjechali tu po skarby. Ma tu ba. Pusto. Ma tu ba. No dała, ale dużo zrywek i zawleczek. No ale masz jeszcze słonika. Słonika? No, no i piątak. Ja mam pieska. Piątaka i dwa złote perelowskie. Tak. To jedziemy.
odpalamy nasze maleństwo. Myślałam, że będę musiała pchać. No coś. Nie ma takiej opcji. Proszę, kochanie, otwieram ci drzwi. O, jak miło. Dojechaliśmy już. Już o ten! Na jezioro Witoszewo. To nie ja. Ja jestem kierowcą. To jest tak zwany grzyb. Aha. Tylko trójak. No tak. O wysokim stężeniu. Wyciągaj nasze sprzęty. Fuj, bo brudny. I działamy. Jest pierwsza moneta i jeden grosz. Ja mam, kochanie, jednego grosza. Kolejny sygnał już nie jest taki słodki, bo aluminiowa zawleczka. Kawałek folii aluminiowej, a wykrywacz szaleje, jakby tam złoto było. Jedno wielkie G. Też folia. Folia. Czyli niedobrze. Bardzo niedobrze. Dużo sygnałów jest. Też tam masz po tamtej tak, stronie? Tak, śmietnik totalny. No, naprawdę. Tak jakbyśmy nigdy tu nie byli, a przecież z tej plaży zbieramy często syf. No ale tych ludzi tu jednak przyjeżdża. Tutaj kapselek. A ukochana tam poniżej sobie zbiera. Zaraz podejdziemy zobaczyć, co znalazła. W ręku mam ten sygnał twój. To jest to, zobacz, to jest chyba odważnik. Ołowiane, co? Czarne ręce. Daj go memlne. No, taki cienki no, sygnał. Także odważnik ołowiany. Zobaczcie, mam koło siebie dwa sygnały. Do pierwszego się dokopałem. I to jest kapselek. A drugi sygnał jest gdzieś tutaj. Gdzieś jest tutaj. Zaraz zobaczymy. Gdzieś jest tutaj. Zobaczymy, co to jest. Jest tu w mojej ręce. O! Piątaczek. Także Ewelinka znalazła w Siemianach, a ja na Witaszewie. Kochanie, mam piątaka! Wyśpasz mi z wrażenia folii aluminiowa spadła. Z wrażenia folia aluminiowa mi spadła. Dobre. Dobre. Też to pokazuje, że wykrywacz sobie świetnie daje radę, jeżeli chodzi o takie sytuacje, gdzie kapsel leży i moneta koło siebie. Także jest dobrze. I tak powinno być. Na szczęście. Idę do ciebie już. Chwal się. No widzę. Ja też. A to nie jest ten? Aluminiowa zawleczka? Nie. Ja myślałam, że to złotówka. 50 groszy. 50! Czyli co tam, na początku grosiak, piątka i twoja. No to już jesteśmy ustawieni. I piątka z tamtej plaży, i co tam było jeszcze? Dwójka i... Dwójka. I PRL? No dwa złote PRL. A, no. Czyli nie jest źle. Nie jest źle. No i pełno śmieciorów. No to śmieci to już nawet nie pokazuje, bo aż wstyd. Wstyd. Odwiedził nas pieszek, piesek, tak? Chcesz tutaj szukać skarbów, tak jak my? Nie, przyszedłeś z panem, pan rybki łowi, tak? Co? Ładny. Co, śliczny. Chodź. Nie mam nic dla masz, ciebie. A ty chcesz coś, co? Nie mamy nic dla ciebie. Nie mamy. Ale dzięki, że przyszedłeś się przywitać. Na razie, pa, pa. Tym razem złotówka. Ja też. Co ty też? Co ty też? Ja mam zeta. Ja mam dwójkę. Czyli mamy 3 zeta, ale te twoje dwa ziko to już trochę tutaj poleżało. Widzisz? To, że przechodzone nie znaczy, że nic nie ma. A nie dawałem większej szansy tej miejscówce. No, naprawdę, jedna. Wiesz? Byliśmy tutaj przecież parę razy. A jeszcze zobacz. Jeszcze wyszło. Natomiast my tutaj nie szukaliśmy. O, zobaczcie, bliżej tych barierek. Tutaj są miejsca takie do siedzenia. Tylko szukaliśmy zawsze tutaj, niżej.
Także to też jest jakiś pomysł. Baziko, trzy. A on czarne ręce schowaj. Mistrz jest tylko jeden. Patrzcie, co znalazłem. Tutaj tak sobie leżakowała. Kolejna złotóweczka z tego miejsca, z tej plaży. Tak? To idę do ciebie. Tutaj, a Ewelinka tutaj. Czarna jakaś. Czarna? Czarne monety są? Patrz, z tego samego miejsca, czarna. O ty, farciaro. Ja wiem, co to jest. Co to? 10 zł, ale z czym? No nasze, ale no, nie wiem. No, perelowskie, z Mickiewiczem? Ale jakie ładne. No ładne, ładne, perelowska moneta. Także widzisz, my szukaliśmy niżej, a wszystko teraz zaczęło wychodzić wyżej. Taka moja pierwsza. I to w tym samym dołku. No w tym samym, tutaj. Kurde. Coś się zmieszało po prostu, bo zobacz, tutaj jeżdżą samochody. Tutaj ktoś pomieszał tą ziemię, stąd były współczesne, i znaczy współczesne, obecne obiegowe i te stare perelowskie. Także widzisz, masz zaliczoną kolejną monetę z innej epoki. Ty, tu jest tysiąc ile? 800 czy 900? Nie, 1900. 1976. Czyja to data? Jaka to data? Twoich urodzin. To już druga w ostatnim czasie taka moneta znaleziona. Znaczy z datą twoich urodzin oczywiście, bo taka to jest moja pierwsza. Przecież ja się urodziłem później. Jakie później? Mina bezcenna. Nie odmładzaj się tak, dobra? Obok 10 złotówki Ewelinki wyskoczyło mi jeszcze 20 groszy. Też z okresu PRL-u, z 1970, którego? Pierwszego, czwartego nie widzę. Pierwszego roku. Także taki oto komplecik. Na dzisiaj kończymy poszukiwanie, a teraz czas na podsumowanie. Zaczynamy od naszych zwierzątek. Fafik, kolega Fafika, słonik srebrny. Monety perelowskie 2 zł, 20 groszy i 10 zł. To znalezione przez Ewelinkę, żeby nie było. Jakieś pierdołki dwa, mniej znaczne. No i waluta. I waluta. A jeszcze 50 groszy brakuje. Twoje. Poczekaj, to ja no. Mam przyjęcie w kieszeni. To jest tak. 10, 10, 12, 13, 14. Masz i dorzuć. Tych śmieci 14. Nie. 50 śmieci nie pokazujemy, bo nie pokazujemy po co. Już to garście tych śmieci się znajduje, ale zbieramy. Grosik. To już jesteśmy ustawieni, co? Powiedzmy. Na paliwo chociaż tam starczy? Nie, no co ty. Ojej. Ale jak zwykle wspólnie spędzony razem czas. Najważniejsze. Prawda. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. I spadamy do domu, coś zjeść, bo żołądek mi do kręgosłupa przylega, tak zgłodniałem. No nie tylko ty, ja też. Woda wyciąga, a poszukiwania nad wodą jeszcze bardziej. Ciekawe, czy ktoś coś ugotował dla nas dobrego. Tak, zupkę chińską. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.